Powracamy do rozpatrywania punktu 7 porządku obrad. Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 743-Z. Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, wnioskujący senator Rulewski wycofał swoją poprawkę, w związku z czym komisja jednogłośnie rekomenduje państwu przyjęcie bez poprawek. Czy senator wnioskodawca, pan senator Jan Rulewski, chce jeszcze zabrać głos? Wycofał, ale białych zdań nie wybierze. Przypominam, pan senator Jan Rulewski wycofał swój wniosek zawarty w punkcie drugim druku nr 740-Z. Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wycofany wniosek? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. Bardzo proszę. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Infrastruktury popartym przez Komisję o przyjęcie ustawy bez poprawek. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Powracamy do rozpatrywania punktu 8 porządku obrad. Ustawa